Nie wpływa to na decyzję lekarza o życiu i śmierci pacjenta. W każdym razie u nas, jeżeli te spełnienie warunków w stwierdzeniach i wykluczeniach zezwala na wysunięcie podejrzenia śmierci w mózgu, to potem badamy nieobecność odruchów pniowych i właśnie bezdech. Czyli brak reakcji na światło, odruchu rogówkowego, ruchów gałek ocznych spontanicznych, ruchów gałek ocznych przy próbie kalorycznej, brak reakcji na bodziec bólowy w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych, brak odruchu wymiotnych i kaszlowych, brak odruchu oczno-mózgowego. No i właśnie potem, jak się stwierdza brak tych wszystkich odruchów, dokonuje się badania bezdechu. I właśnie o tym badaniu bezdechu powiedziałem, że to jest szczególnie uszkadzające czy wręcz letalne badanie wobec chorego i absolutnie nie powinno się go robić. Nasze dokumenty mówią w każdym razie, że można uznać chorego za zmarłego mimo utrzymującej się czynności serca i chory jest zmarły w momencie, kiedy pień mózgu został uznany za martwy, nie zasłon w momencie, kiedy respirator został odłączony i akcja serca uległa zatrzymaniu. I z chwilą uznania chorego za zmarłego respirator wentyluje zwłoki i ustaje obowiązek terapeutyczny. Kiedy następuje uznanie chorego za zmarłego? Kiedy komisja dokona tych badań opisanych poprzednio i wszyscy członkowie komisji złożą swoje podpisy, wtedy chory umiera. Tylko jest pytanie, czy można umrzeć wskutek tego, że ktoś podpisał się na jakimś dokumencie. Za wyjątkiem silnej wiary w magię nie można przyjąć takiej przyczynowości. Za wyjątkiem jednego, że tu chodzi o śmierć prawną. Z punktu widzenia prawa ten człowiek jest martwy. Przestaje być obywatelem, przestaje być traktowany jako pacjent, jest zwłokami z bijącym sercem. Ale po złożeniu tych podpisów uważam, że to jest przekroczenie zdrowego rozsądku oraz pewnych zasad moralnych, że tak się to dzieje. W Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam dyskusja była duża i były duże zastrzeżenia co do tych kryteriów, domagano się stwierdzenia, jak wygląda stan mózgu chorych, którzy byli dawcami. Czyli krótko mówiąc, zbadano sekcyjnie, jaki jest stan mózgu dawców. Coś mi ten slajd wypadł. W każdym razie stwierdzono w tych badaniach sekcyjnych na kilkuset pacjentach, że 10% nie miało żadnych uszkodzeń pnia mózgu, 50% miało niewielkie uszkodzenia już nie pamiętam teraz, w każdym razie 60% miało albo niewielkie, albo żadnych naocznych uszkodzeń mózgu, czyli trudno mówić o zniszczeniu mózgu tych pacjentów. Tylko 40% chorych przy badaniach sekcyjnych miało znaczne, duże uszkodzenia mózgu, co jeszcze nie oznacza, że ten mózg jest martwy i że chory nie ma żadnych szans. W związku z tym stwierdzono, że skoro te mózgi wyglądają dużo lepiej niż ktokolwiek się spodziewał, więc nie mówimy już o tym, że warunkiem uznania chorego za zmarłego wskutek uszkodzenia mózgu jest zniszczenie anatomiczne mózgu, jak martwica tego narządu, tylko nieodwracalne ustanie jego czynności. Czyli ta nieodwracalność jest czymś bardzo wątpliwym. Teraz badania standardowe koncentrują się tak naprawdę na tym, czy chory jest świadomy. Bo stwierdzenie śpiączki, stwierdzenie braku odruchów i tak dalej, to nie jest badanie idące w kierunku stwierdzenia śmierci biologicznej organizmu, tylko badanie pod kątem właściwie świadomości człowieka. Co jest w sprzeczności z definicją, z tym utrzymywaniem definicji śmierci jako śmierci żywego organizmu jednak. Stąd te słowa o zwłokach z bijącym sercem. Ale jednak te badania w rzeczywistości idą w innym kierunku. I to jest krytykowane przez bardzo wielu autorów. Autorzy kryteriów brytyjskich, Paris i Harley, one są w jakimś sensie wzorcem dla kryteriów polskich.
mówią, że właśnie jeśli badamy tylko przy łóżku chorego te objawy z pnia mózgu, bezdech i tak dalej, to nie jest to wystarczające badanie. To jest jakaś fikcja. Sami to przyznali. W innym miejscu przyznali zresztą, że chorzy po stwierdzeniu śmierci pnia mózgu powinni otrzymywać środki znieczulające, jeśli będą już przygotowani do bycia dawcami, aby usunąć wątpliwości co do rezydualnej świadomości u nich. Czyli mówi tak, mówią oni, że to są chorzy martwi, są to zwłoki, ale to są takie zwłoki, które mogą mieć jakiś poziom świadomości i należy je znieczulić na wszelki wypadek. Tak się wyrazili autorzy kryteriów brytyjskich. To samo można by powiedzieć o kryteriach polskich i o polskich dawcach. Jeśli chodzi o stan somatyczny pacjentów, którzy stają się dawcami, którzy mają już stwierdzoną śmierć pnia mózgu, to stwierdzamy, że tam istnieje krążenie, oczywiście jest odżywianie komórek, oddychanie na poziomie tkankowym, wszystkie procesy z tym związane zachodzą normalnie. Oczywiście jest stosowany respirator, a respirator jest stosowany też wobec chorych, którzy mają wysokie uszkodzenie rdzenia kręgowego i którzy na przykład normalnie rozmawiają, więc trzeba pamiętać, że to samo z siebie nic nie oznacza co do śmierci człowieka. Również działają nerki i wszystkie produkty metaboliczne są usuwane. Jest równowaga energetyczna organizmu, podtrzymywanie temperatury ciała, działa ośrodek temperaturowy w mózgu, w dniu mózgu, o którym się mówi, że jest nieczynny. Następuje gojenie się ran, jeśli chory ma szansę dłużej pożyć, a zdarza się tak w przypadku właśnie na przykład matek, które kobiet w stanie błogosławionym, które będąc w stanie, które spełnia warunki śmierci pnia mózgu, są utrzymywane przy życiu, no to jeżeli miały jakieś rany, goją się one normalnie, odporność na infekcje i reagowanie gorączką jest normalne u tych chorych, reagowanie pobudzeniem sercowo-naczyniowym i hormonalnym na chirurgiczne nacięcie powłok ciała, normalne. Zdolność podtrzymywania ciąży, prawda? Raz po raz zdarza się, że takie kobiety mogą wydać na świat zdrowe dzieci. Dotyczy to bardzo wielu przypadków opisanych już na świecie. Niekiedy do 3 miesięcy kobiety, u których można było stwierdzić śmierć pnia mózgu, ze uwagi na te dzieci, są podtrzymywane przy życiu i potem z reguły te dzieci były zdrowe, normalne, miały dobre wyniki w skali Apgar. Jest pytanie, czy zwłoki mogą z bijącym sercem, jak to się o tych kobietach mówi, mogą podtrzymać przy życiu te swoje dzieci. Były też przypadki seksualnego dojrzewania i wzrostu, bo był na przykład takiego 4-latka, który miał stwierdzoną śmierć pnia mózgu, został przez rodziców zabrany do domu, był cały czas podłączony do respiratora i żył przez następne 20 lat. W tym czasie urósł, przechodził okres dojrzewania, normalnie wzrastało jego ciało. Czy to były zwłoki, jeżeli takie rzeczy się działy? Oczywiście tutaj nie mówię, że rodzice akurat mieli rację, bo zrobiono akurat badanie sekcyjne u niego i u niego było rzeczywiście bardzo duże uszkodzenie mózgu i mózg był cały skalcyfikowany. Ale tu chodzi o to, czy to były naprawdę zwłoki, prawda? Czy rzeczywiście tutaj chodziło o... Czy te kryteria nam są od strony naukowej w ogóle właściwe? A tutaj właśnie mówię o tych uszkodzeniach i to badanie właśnie na kilkuset pacjentach. U większości chorych nie było znacznego uszkodzenia mózgu, było niewielkie albo wcale, ale około 40% było duże, przy czym profesor Talar miał wiele przypadków chorych z ogromnymi uszkodzeniami mózgu, którzy przeżyli i zachowali znaczną sprawność w późniejszym życiu. Właśnie Palis i Harley właśnie mówią, odpowiednie znieczulenie ogólne powinno uśmierzyć wszelkie obawy co do rezydualnej zdolności odczuwania. To nie przeszkadza im mówić o tym, że to są zwłoki. Wiele autorów stwierdza, że przecież pień mózgu nie wymaga takiego stopnia ukrwienia jak
Chora mózgu może nie być już tych odruchów, a chory może być świadomy, utwór świadkowaty będzie działał, trzeba się z tym liczyć. Może też słyszeć, może odczuwać. Dlatego wielu akcentuje, że powinniśmy znieczulać dawców, nie podawać tylko środków zwiotczających mięśnie, ale naprawdę znieczulać. I ta linia jest postępowanie stosowane również dlatego, że narządy są lepszej jakości, gdy się znieczuli dawcę. Po prostu nie ma takiej kaskady hormonalnej, która się wiąże z odczuwaniem bólu i wtedy, która uszkadza narządy. Dlatego na przykład taka autorka jak Elkins w Stanach Zjednoczonych napisała spory artykuł, jak to dobrze jest stosować środki nasenne i przeciwbólowe u dawców, ponieważ mamy dużo wyższej jakości narządy, które pobieramy. Właśnie, jeśli chodzi o te badania, jak długo należy czekać w ogóle na eliminację leków podawanych uprzednio na ojomie na przykład, prawda, chorym, autorzy brytyjscy Bell, Moss i Murphy podają to, że brakuje jasnych kryteriów. W Wielkiej Brytanii brakowało ich w 2004 roku i nadal coś się tam specjalnie nie zmieniło. Truk, to jest profesor z Harvardu, napisał ileś tam artykułów, tak, gdzieś 7-8, który wytrwale mówi, że powinniśmy odejść od doktryny martwego dawcy, która mówi o tym, że narządy pobieramy od ludzi zmarłych, tylko przyznać, że pobieramy od ludzi żywych i że możemy to robić, ponieważ są to ludzie ze znacznym uszkodzeniem mózgu i jeśli się zgodzili wcześniej na takie postępowanie, to stosujemy się do dwóch podstawowych zasad w medycynie, czyli zasady nieczynienia szkody i poszanowania woli człowieka, prawda? W związku z tym on proponuje rezygnację ze wszystkich takich fikcyjnych kryteriów rzekomej śmierci, której nie ma i zastosowanie po prostu tych kryteriów tylko z zastrzeżeniem, że choremu nie chcemy czynić krzywdy, że na przykład po prostu zadbamy o jego dobre znieczulenie, ponieważ uważa, że badania, które skupiają się na tym, że nie ma świadomości, a pomijają to, że pień mózgu jest aktywny hormonalnie, że podwzgórze działa i przysadka działa, czy pomijamy coś, co jest istotne z punktu widzenia definicji, tej neurologicznej definicji śmierci, która mówi o ustaniu czynności, wszelkie czynności, nie ma mózgu, nieodwracalne ustanie, a fakty mówią, że tego nie ma. Więc mówi, dajmy sobie z tym spokój po prostu, bo przeczymy sami sobie i właściwie się ośmieszamy. I pisze na ten temat bardzo długo, po czym następuje za każdym razem pełna przerażenia, cisza, bo to się nie da potem społecznie za bardzo wytłumaczyć, to znaczy co? Od żywych pobieramy, no tak. No to jak to teraz uzasadnić, że zabijamy podczas pobierania narządów? On mówi, no trzeba to powiedzieć otwarcie. Takie jest jego zdanie. Odsyłam do jego artykułów. W mojej książce tam cytuję je. Jest 7 artykułów. Długich. Lok wybadała właśnie to, co już nadmieniłem, że ogromna większość transplantologów dawcami być nie chce. I na ogół oni, na przykład na 30 badanych, tylko 5 powiedziało, że mają podpisaną kartę dawcy, bo w Stanach Zjednoczonych trzeba pozytywnie zgodzić się na pobieranie narządów. Nie ma zasady domniemanej zgody, co jest następnym problemem. W Polsce się domniemuje, że jeżeli ktoś się nie zgłosił do Centralnego Rejestru Sprzeciwu w Warszawie, nie napisał listu, nie wysłał go, no to w takim razie i chce być dawcą. Tych chętnych wśród lekarzy nie było. Notabene oni wszyscy mawiają tak, że oczywiście to ciało jest żywe, czyli to nie jest żadna śmierć biologiczna, wbrew temu, co mówią dokumenty oficjalne. Znaczy, dokumenty oficjalne mówią nieprawdę, tylko oni mówią właśnie prawdę. Jako lekarze wiedzą dobrze, że ciała są żywe,
Tylko tłumaczą sobie, że nie ma świadomości. W jakimś takim razie nie robimy krzywdy temu dawcy, no bo tam już świadomości nie ma. Ale badania różne wykazały, różne te Kotschubeja na przykład, że ta świadomość może być. No przypadki profesora Talara. Na przykład pani, jedna z chorych, leczona, miała spełniała już kryteria śmierci pnia mózgu, ale była właśnie w stanie błogosławionym. Była w bardzo, bardzo ciężkim stanie. Wydała na świat zdrową córkę w 8 miesiącu. Potem zaczęła poruszać rękami i nogami. Tutaj są jej ogromne uszkodzenia mózgu widoczne. Ona należała do tych 40% dawców, którzy mają duże uszkodzenia mózgu, ale ona przeżyła. Tu jest ona właśnie w trakcie rehabilitacji. Tu jest jej dziecko. To się Komunii Świętej chyba. Ale jej los mógł być inny, ponieważ raz po raz słyszymy, że nieżywa matka wydała na świat dziecko i udało się od niej również pobrać narządy. Taki przypadek był w Debreczynie, tak dalej, we Włoszech. Raz po raz docierają do nas takie wiadomości. Znanym przypadkiem w Stanach Zjednoczonych jest przypadek Zacha Dunlopa. Jeździł na kładzie, przewrócił się. Rodzicom powiedziano, że zobaczcie, o, nic nie ma. Tam nie ma mózgu, tam nie ma nic. Zobaczcie, badania angiograficzne wykazały, tam nie ma żadnego przepływu. To jest śmierć. Zgodzili się na pobranie narządów, ale przed tym wszystkim rodzina przyjechała się pożegnać, był coś w rodzaju pogrzebu, on był na respiratorze. No i tam przybyli jego kuzynowie, to znaczy kuzynka i kuzyn, ale byli to pielęgniarze. Ponaciskali go, poodginali trochę paznokcie, stwierdzili, reaguje na ból, ruszył tak ręką. No to on nie jest martwy, stwierdzili. Wymogli, że trzeba było, zawieziono go z powrotem na oddział, do szpitala i poddano dalszej rehabilitacji. Wrócił do zdrowia i wyglądał potem już tak, to już jest po wszystkiemu, nie przed wypadkiem, tylko po wypadku. Jest zdrowym, normalnym człowiekiem. Troszeczkę wolniej mówi tylko. Troszeczkę. Miał ten dziwny przywilej, że słyszał, jak komisja lekarska orzeka, że on nie żyje i mówi, że no, gdybym się mógł ruszyć, to okno byłoby wybite. Miał to na myśli, że wyrzuciłby ich przez okno, bo raczej był dobrej postury i w ogóle takie zwyczaje miał, jak był zdrowy. Ale po prostu nie mógł, ale słyszał, że mówiono o nim, że jest martwy. To są jego rodzice, którzy zgodzili się i potem w wywiadach, bo pełno wywiadów jest na Zachu Dunlopie, można sobie naoglądać sporo. Również to, jak mówi o tym, jak słyszał, że komisja orzeka, że on nie żyje. Inny przypadek profesora Byrna, przypadek z roku 75, czyli bardzo stary, to jest jeden z lekarzy amerykańskich, którzy najdłużej się zajmowali z starszym człowiekiem, ale użyczył mi tych slajdów. Od tego dziecka próbowano próbowano wymóc zgodę na pobranie narządów, rodzice się nie zgodzili, a profesor Byrn go wyleczył i ten chłopaczek jeździł sobie na rowerku tutaj parę lat później, a tutaj jeszcze troszeczkę później już jest ojcem rodziny, mógł nie żyć. Przypadek Jimmy'ego Fritze jest trochę inny. U niego jeszcze nie było orzeczenia o śmierci pnia mózgu, ale stwierdzono, lekarze mówili między sobą, że od niego to już tylko pobrać narząd, to wszystko słyszał. Przyjechał jakiś lekarz z urlopu na tyle wcześnie, że go wyratował, ale on sprawę skierował do sądu na 3 miliony euro. Podobnie Kali Melchior, bardzo podobna sytuacja w Danii. Też mówiono, że nie żyje, rodziców przekonano, już się zgodzono na pobranie narządów, ale się po prostu wybudziła. I też sprawa w sądzie. Lekarze się bronią, że stosowali, tutaj jest tam ich obrona i tak dalej, że stosowali się do procedur i stwierdzili zgodnie z kryteriami. Co to znaczy, że kryteria są raczej niemiarodajne. Podobnie było w przypadku tej oto Abigail Kopf, która przeżyła, chociaż stwierdzono śmierć całego mózgu, w myśl kryteriów tam obowiązujących. To jest przypadek takich bardzo szczególny. Ten oto ojciec bronił tego oto swojego syna przy mocy pistoletu. Po prostu wyciągnął pistolet i powiedział, że zabije każdego, kto przyjdzie jego syna zabić, znaczy zabrać mu go na narządy. No i tak się długo bronił tam,
że ten syn zaczął się poprawiać w międzyczasie jakoś. Wymógł, żeby go leczyć. Syn wyszedł na własnych nogach ze szpitala i potem jest film, jak oni już siedzą w następnym roku, Boże Narodzenie, bardzo ładnie są rozmawiają. No będzie proces, ale wszyscy widzą, że on jednak, ten ojciec, miał rację. Syn jest żywy, rozmawia normalnie. To jest przypadek z kolei Jehai McMath, która doznała uszkodzenia mózgu, silnego skutek krwotoku przy usuwaniu migdałków. Stwierdzono w Kalifornii u niej śmierć całego mózgu, ale rodzice zaoponowali, powiedzieli, że oni w to nie wierzą, bo bije jej serce, i przewieźli ją do stanu New Jersey, gdzie istnieje taka klauzula, że jeśli rodzina się ze względów religijnych nie zgadza z neurologicznymi kryteriami śmierci pnia mózgu, to nie można ich stosować. I trzeba stosować krążeniowo-oddechowe kryteria, czyli te klasyczne kryteria śmierci. W związku z czym ona w tym New Jersey była dość długo w szpitalu. Widać, że ona trochę reagowała, ściskała ręce, uśmiechała się z lekka. Widać było, że jest w kontakcie pewnym. Niestety nie była dobrze rehabilitowana, moim zdaniem, zbytnio. W każdym razie jednak już nie żyje. Ale żyła jeszcze ileś tam miesięcy, dość długo. Także sąd w Kalifornii uznał, to była jakaś taka dziwna formuła, że mimo, że stwierdził śmierć tej pacjentki, to ona jednak żyje. Jakoś taka mniej więcej taka była wypowiedź tych sędziów. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, że sąd sam przyznał, że żyje ktoś, co do którego oni już orzekli, że on nie żyje. Prawda? No i przypadek w Polsce, prawda, to było właśnie przypadek Agnieszki Terleckiej, leczonej jeszcze w klinice tutaj w Bydgoszczy, profesora Talara. Na początku stwierdzono objawy śmierci pnia mózgu, po czym to zmieniono i napisano, że to są śmierci stłuczenia, znaczy objawy stłuczenia pnia mózgu, i potem była rehabilitowana, w krótkim czasie wróciła do kondycji i jeździła sobie już na tutaj na snowboardzie i skończyła dwa kierunki studiów, prawda, jest bardzo inteligentną, młodą osobą. Tu jest przypadek też Irka, takiego policjanta z Kaszub, u którego już zbierano na wieńce i tak dalej, policjanci zbierali, ale się dowiedzieli, że profesor Talar takich ludzi wyciągnął, on do policji nie wrócił, ale jeździ samochodem, cieszy się życiem. Tutaj też pacjentka profesora, też od rodziców domagano się zgody na pobranie narządów, bo ona była jeszcze niepełnoletnia. Nie wyrazili zgody, no i ona żyje, zawarła związek małżeński i ma dziecko. Jest szczęśliwą matką. Tutaj mamy przypadek 2003